Co to za puszka? Jest korona. A jak jest korona, to wiadomo. Flamingówka z rodowodem. Zobaczcie, znalazłem w lesie tory. I te tory są mocowane, szyny są mocowane śrubami bezpośrednio przez podkładkę, bez stopki, starym sposobem. Tutaj dwie, tutaj jedna. Tutaj zobaczcie, z magnesem byłoby co robić. O, pyk. Nie, oczywiście wiadomo, że nie wolno, ale co wam chciałem pokazać. No właśnie, jak znajdę, to wam pokażę. Tutaj znalazłem na rozjeździe, to jest rozjazd angielski, taki piękny. O. I tutaj znalazłem, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. PKP 1965. O, to jest rok wyprodukowania tej szyny. Jak znajdziecie na starych stacjach, czy tam na starych liniach kolejowych szyny, to szukajcie takich oznaczeń, bo dowiecie się z nich. Tam widzę następne. Dowiecie się z nich bardzo często, w jakiej hucie zostały wyprodukowane. 1965. Tak samo. Poszukamy czegoś innego. Może będzie oznaczenie huty. Jest i coś świeżego. Taterka. Tu obok taterki żuberek się wylega. Elegancko. No nie znalazłem niestety z oznaczeniem huty, ale co wam chciałem powiedzieć. Często padało pytanie, ile waży szyna. No tutaj też nie ma. Tu w ogóle nie ma oznaczeń. Ile waży szyna? Szyny stosowane kiedyś to były S42 i S49. Dzisiaj najczęściej to jest S60. O co w tym chodzi? S42 metr bieżący ważył 42 kg. S49 metr bieżący szyny ważył 49 kg. S60 metr bieżący waży 60 kg. Także jak będziecie mieli centymetr, miarkę w ręku, odmierzycie sobie, ile macie, jaki macie kawałek szyny, to na tej podstawie, mając tą wiedzę, odmierzycie sobie, ile ona waży. Dzisiaj taki film z krzoków instruktażowy. Trzymajcie się, papaty.